No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. W odcinku, być może nawet najważniejszym w historii tego kanału, pierwsi widzowie z jednej strony, z drugiej strony. No i zaczynamy pierwsze poszukiwania z Profesorem Detektorystą. Co mogę więcej powiedzieć? No bardzo się cieszę, że w końcu doszło to do skutku. Wpadnie ponad 40 osób. Chciało dużo więcej, ale niestety no, organizacyjnie na razie tylko tyle, ale będą następne poszukiwania. Także dzisiaj, no cóż, nie będę przedłużać, będzie na pewno fajnie, będzie dużo fantów. No i co? No i tyle, lecimy do pierwszego dołka później. No to zaczynamy, no pierwsze osoby już tutaj na polu, kolejne dołączą niebawem i zobaczymy co uda się znaleźć. O, jest monetka, słuchajcie, na razie jest 4 chłopów i 2 kobitki, ale te proporcje się oczywiście zmienią i później już kobitki będą tylko 2 rodzynkami w tym całym towarzystwie. Jest oczywiście narzeczona Martyna i jest też Agnieszka. Proszę bardzo. 2 kobitki dzisiaj u nas na wykopkach sobotnich, później reszta ekipy się zjedzie w południe i idziemy teraz do Łukasza. Zobaczyć jaką ma monetkę. Pierwsza! A, no właśnie, bo zapomniałem, piękna klamerka pruska tutaj wyskoczyła, zobaczcie. Już praktycznie na sam start, naprawdę piękna klamereczka. Ja tu nigdy nie trafiłem, także bardzo się cieszę, że taki fan wyszedł. I monetka Łukasza, która męża Agnieszki. Średnio coś widać, ale później rozczytamy. Po grubym rancie to może PRL być, nie wiem. No, albo jakiś sapek czy coś w tym stylu, też no, możliwe. No zobaczymy, w każdym razie jakoś to idzie na razie, tylko naprawdę... O, ten dokucza trochę za gorąco, ale no cóż, lecimy dalej. Zjeżdżają się kolejne osoby. Tutaj już Bochnia jedzie, proszę bardzo. I ja dostałem super prezent, naprawdę tak zarąbisty prezent. Zobaczcie na to. Taka ręczna robótka, coś przepięknego, no nie? Naprawdę super, kurde. Czegoś takiego jeszcze w życiu nie dostałem, ale się nie spodziewałem. Nawet nie widziałem takich rzeczy, naprawdę, naprawdę mega prezent, super. No, także ekipa już zaczyna przypominać komplet, jaki ma być. I myślę, że się pole chłopakom wszystkim odwdzięczy. Jest i brat Jasiek, przywitaj się z widzami. Cześć widzowie. Cześć widzowie, no Jasiek dostanie wersję, bo jest lżejsza. I już ekipa się tam rozeszła na pole. Kolejne osoby dojechały, więc idziemy szukać i zobaczymy co będzie następne. Nie wiem czy jest, ale zaraz wam pokażę, bo mega fancior wyszedł, słuchajcie. Ale jest sprzątnięty teraz, także później wam jednak pokażę, no nie? Ale jest naprawdę grubo, już na samym początku. Jasiek ma pierwszy sygnał, zobaczymy co on wykopie. No, no jest. Tu masz, zobacz. Kawałek drutu. Jasne. Lecimy zobaczyć plombę. Proszę bardzo, pierwszy ten fancik. Pierwszy i to nie zęba. Powiedz mi, jak długo chodzisz z detektorem? 2 miesiące? 3. 2 miesiące, no. No 5 raz jestem tak naprawdę. Już są efekty. Godzinowo to podejrzewam, że dzisiaj będę dłużej niż w całym życiu. No dzisiaj tak, bo mamy jakieś 7 godzin na poszukiwania, tak plus minus. Jutro kolejne, no w sumie no limit, bo od 9 rano, do której każdy tylko będzie chciał pokopać. Także super. No później no. Trzeba grzyby trzeba. Także. No, zarzucić wędkę też gdzie jest, także. Aha. Bez kurczę, problemu. Schudłem trochę, bo no. Mi spodenki opadają. Wiesz, coś to jakiś dziwny sygnał. Znaczy, jednak jest za gorąco, żeby Jasiek chodził z wykrywaczem, a ja mu kopała w takiej suchej ziemi. Pomaga. Jasiek będzie szukał pinpointera w dołkach, bo tak będzie najlepiej. Ogólnie jeszcze wam powiem plan z lotu. Sobota, niedziela, no nie? Osób będzie ogólnie wszystkich powyżej 40, także i tak troszeczkę ten limit zwiększyłem. No bo wiecie, chodzi o to, że no...
musi to się odbywać zgodnie z prawem i tak dalej, te fanty, to wszystko, a organizacyjnie no to wszystko jest jakby na mojej głowie. Rozwiązaliśmy to w fajny sposób, każdy sobie namierza aplikacją, także jeśli o to chodzi, jakby ktoś pytał. No 19 będzie grill, będziemy sobie mogli oczywiście pogadać śmiało, każdy z każdym i będzie przyjemnie, a w niedzielę o godzinie 9 ruszamy na inne pola, bo tutaj jest hektarów co najmniej kilkadziesiąt do przechodzenia, więc myślę, że naprawdę super. Wspaniała ekipa, naprawdę fajnie w końcu zobaczyć widzów, się z nimi porozmawiać po prostu, no nie, poznać. Także naprawdę, naprawdę super. No. No i proszę bardzo, mówiłem wam o srebrnym kielichu, mówiłem wam, pokazywałem wam pruską piękną klamerkę, a teraz no takie znalezisko, co chyba nie trzeba przedstawiać. Uderzona tutaj, pługiem, bo jest lekko przygięta, widać, no. Jest. Lekko zgięta z tej strony. No ale jest to fibula, naprawdę no piękna sprawa, nie? Trafić. Często się to nie trafia. Pierwszym w życiu. Trafiłem. No widzisz. Trzeba to przyjechać do profesora. Tak, u mnie znalazł, przyjechał i ile to było? Pół godziny chodziliśmy. Znalazłeś pierwszego denara jagiellońskiego. Tak było teraz. Wtedy, no. Też wszedł. Pierwszy tutaj. Sygnał był boratynka, a drugi no. Sygnał co kopnąłem fibulę. Widzicie? A ja jakoś nie kopię. Świeci nie ma. A ja jakoś mi się nie udało, nie? No, także. Ja po prostu muszę kogoś zaprosić, nie? Także no, czasem nie trzeba cudów, garę da te prosta, ruszek, kurczę, cewka snajperska i też da radę, no. Też da radę, no. Chociaż mówią wiadomo. Właśnie, że ciężki tutaj grunt jest, nie? Bardzo znaczy, mocno no, zmineralizowany tak, tylko, no, i... Śmieci, dużo żelaznego śmiecia, no. Tu przed chwilą tutaj kolega z tamtej dziury taki lemierz od pługa wyciągnął. No, no tutaj było gospodarstwo, ogólnie w tym miejscu, co tutaj się znajdujemy. No. To jak mi powiedział rolnik, a właściwie no, tam ludzie od niego, to ja o tym nie wiedziałem, się zastanawiałem, o co tu chodzi. I gospodarstwo duże tutaj, jakieś po prostu gospodarstwo no, całe było, nie? Stąd tyle no. Żelastwa i też dewocjonali, no to... które wcześniej tutaj znajdowałem, nie? Pewnie, ale super, fajnie było przyjechać, także... No. Także ja się cieszę. Niech wam wszystkim pole tutaj wynagrodzi. Oczywiście. No to mi się wydaje LWP. No i Sławek trafił, kolejny fancik i jest... Jestem jest, najlepszy! Jest, i jest PRL-ek Guziczek z polskim orzełkiem, no. No i fajnie, kurde. Jak poszukiwacza zobowiązuje. Tak. Coś jeszcze weszło? Nie, jeszcze jakiś kawał czegoś. Robię zdjęcie... No, na no spokojnie. To coś takiego. Ale co to jest, to już nie wiem. A to nie wygląda jak kawałek jakiegoś scyzoryka, tylko już taki bardzo oblepiony. Ale strasznie ciężkie. Tutaj jakby takie warstwy były. Ale nie mam pojęcia, może się mylę. Ale nie ciężkie by było na scyzoryk chociaż. Żeby to jedyne dwa legendziki w ogóle na zlocie. Tak? No, nie ma nic więcej, jak tak patrzyłem. Najwięcej nie. Deusów jest. Później Rutusów. Ale to wszyscy się chyba przesiadają, już jakby to jest kolejne etapy. No. Simplexy, legendy, jakieś kurde mainlaby. Dokładnie. No, no. A ty skąd to masz w ogóle? No ja wykopałam. No i jest scyzoryk. No i fajnie. Ja trochę skali nie to tam rzuciłem na miedzę. Dobra, część osób się już tutaj pośpieszyła na przerwę, bo jest naprawdę no, pogoda jaka jest. Ja tam przy tym przepuszczę. Proszę bardzo, ten kielich srebrny. Piękna sprawa. Ale mało tego, mamy kielich srebrny. Mamy tę klamerkę, którą widzieliście na samym początku. Mało tego. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Taki element z brązu, nikt nie wie co by to mogło być, ale są też oczywiście monetki, dienieszki, PRL-ki, znowu dienieszka, sapki, dużo plomb przeróżnych, fajne niektóre z nazwami miejscowości, także jak widzicie jest tych fantów tutaj naprawdę sporo. No i oczywiście najlepsza rzecz, słuchajcie, fibulka się trafiła tutaj jedna, a druga jeszcze jest na pewno, tylko jeszcze kolega chodzi po polu, także no są dwie fibulki minimum z tego co na ten moment wiemy. No, to można powiedzieć, że naprawdę jest super. Są jakieś pierścionki, są naparstki. Dosłownie wszystko. A tu dodatkowa atrakcja. Właściciele gruntu zaprosili nas do zwiedzania dworu, który się tu właśnie znajduje, obok tych wszystkich pól, na których szukamy. No i burza i deszcz, no nie? Taki klimat. Teraz będzie dobrze widać. Ekipa się rozeszła na całe pole. Tam druga część ekipy. Z samego dworu nic wam nie nagrywałem, bo właściciele po prostu to prosili, żeby nic nie nagrywać. Natomiast no naprawdę duża dawka wiedzy, informacji na temat tego całego miejsca, różne mapy, jakieś pamiątki i tego typu rzeczy, więc naprawdę, naprawdę super. I to był czysty spontan. No nie, to nie było w ogóle w planach, a spontany właśnie kolega powiedział przed chwilą, są najlepsze. Faktycznie są najlepsze i teraz myślę, że jeszcze lepsze będą może fanty, nie? Lecimy.
prezes tutaj prawdopodobnie Boratynkę trzepnął. Oczywiście no jak ktoś u mnie jest, no to liczę, że raczej każdy z minimum jedną musi wrócić. Siódma już. To z czym w ogóle ja mówię o jednej Boratynce dla każdego, to co najmniej jakiś dublet musi być. Pokażę wam tak, działka, tam jest dwór, no nie? Tam jest dwór, jak są te drzewa wszystkie, ta linia drzew, to tam jest w środku ten dwór. My chodziliśmy po lewej stronie, tam. To wszystko to są te działki tutaj, na których mogę się poruszać z chłopakami. Oczywiście no tylko tutaj jest ściernisko, więc tylko tutaj możemy wejść. Ale na niedzielę jeszcze, na niedzielę jest tutaj działeczka, która zaczyna się jak tamta linia drzew, a kończy się tam tak daleko, że no po prostu tego nie da się pokazać na kamerze i ciągnie się tam jeszcze no sporo przesz. Także terenu, jutro godzina 9 znowu wszyscy już będą i dzisiaj jeszcze, no jeszcze pokopiemy kilka godzin, będzie grill i myślę, że będzie całkiem fajnie. No znalezisk jest naprawdę dużo, nie wszystkie wam pokazywałem jeszcze, bo mówię, no odległości są tak duże, że nie można się szybko porozumieć niestety. No ale mówię, jest naprawdę grubo, bo kilka fibul już wyszło, także myślę, że naprawdę można się cieszyć z wyników, które dzisiaj osiągnęliśmy, a jeszcze wszystko przed nami. Więc chyba Boratynka, tylko tak strasznie... A to strasznie nie będzie jakoś... Patryk Grubas? Tylko nie tak strasznie no. Trafiłem coś trochę za małe na Boratynkę, chyba że tak po prostu... Wiesz co, trafiały mi się i takie, nie? Ona już z rantu jest taka ześlizgana, chociaż może i to być grubas właśnie. Sygnał jak dzwon. Bardzo mało to sygnałów, aż się martwię, czy u innych też tak jest. No. Do Napolmoska. No i nadszedł czas wieczoru. Czas, żeby coś zjeść, odpocząć, bo jednak kopanie na ponad 30-stopniowym upale no jest jednak męczące i to bardzo. Dziękuję jeszcze rodzicom za pomoc w organizacji grilla i poczęstunku w niedzielę, co później pewnie zobaczycie. W każdym razie plany się trochę zmieniły, mieliśmy fajną miejscówkę na Łąkach, no ale naprawdę wielka ulewa przeszła i nie dało się tam po prostu wjechać, dlatego też postanowiliśmy zostać na ściernisku i tutaj rozłożyć wszystkie nasze manatki. Dzień dobry wszystkim, jest godzina 9 rano, ekipa już przyjechała, zacna ilość, jak najbardziej, a my idziemy, słuchajcie, podpatrzyłem zwiadowcy historii, pozdrawiam dla zwiadowcy historii, podpatrzyłem ten pomysł i zakupiłem kilka monet, nie? Kilka różnych monet, tak żeby sobie chłopaki mogli zabrać, jak najbardziej, oczywiście legalnie wszystko zakupione, z fakturkami i chyba takim najfajniejszym tym fantem to jest właśnie taki talarek Marii Teresy, nie? Że fajna, naprawdę duża monetka. Jest elegancko. Poszliśmy spać. Czwarta godzina? No, przed czwarta było, godzina, no. Jest godzina 9 rano. Siły trochę nie ma, ale też jest zajebiście. Idziemy kopać. Nie wiem, czy będzie widać tam samochody teraz. Nie. Coś tam, może, nie wiem jak to wyjdzie w postprodukcji. Natomiast jeszcze to pole się ciągnie, słuchajcie. No tak daleko, że nawet też pewnie nie oddaję to GoPro, ale swoją drogą bardzo, bardzo duże podziękowania dla Tomka z Twoja Mennica oraz Agoranum za po prostu tutaj oczywiście wsparcie jak zawsze mojego kanału i za piękne monetki, nie? Bo monetki są fajne, nie wiem czy wam pokazywałem, chyba nie. Ja na pewno nie pokazywałem, ale to zobaczycie później na pewno, bo myślę, że każdy znajdzie. Wszystkie te monety zostaną znalezione, ja mam taką wielką nadzieję, a jak nie, no to zostaną na następny raz po prostu. Monety zakopane? Monety zakopane, ale jest naprawdę jest tak duszno, jest tak gorąco. Wczoraj, kurde, chodziliśmy, no długo chodziliśmy, naprawdę. Niektórzy to jeszcze tam pod wieczór sobie chodzili, nie ma problemu żadnego oczywiście, bo hektarów jest tutaj pod dostatkiem. Drugie pole nie wypaliło ogólnie, na chyba wam nic nie nagrałem z niego, bo w sumie nic nie znalazł. No, nie wiem, tam było ponad 20 osób chyba na tym polu chodziło. Nikt nie znalazł praktycznie czegokolwiek ciekawego. Tam jedno czy dwie rzeczy, ale to wiecie. Później się człowiek zagadał i tak dalej. Ale mówię wam, że to drugie pole lipa. A tutaj, nie wiem, na żadnym z tych pól nigdy nie byłem oprócz tego pierwszego, tej pietruszki. Tutaj nie byłem nigdy. Historie są ciekawe ogólnie, ale jak to zawsze historie, skarby,
czołgi i tak dalej. Natomiast myślę, że można wierzyć, fakt jest podobno taki, że rolnik wykopał tutaj olbrzymią płytę pancerną, tam naprawdę, no, wiadomo, ta grubość i tak dalej. Więc to może jeszcze wejść, to pewnie dużo rzeczy. Idziemy wzdłuż, tak naprawdę drogi jest to pole, więc też liczę na to, że te fanty mimo woli będą. No i jest na tyle dużo ekipy, że no, prawdopodobieństwo, że ktoś coś znajdzie, jest naprawdę olbrzymie. Ale naprawdę świetni ludzie, kurde. Coś pięknego, naprawdę. Polecam każdemu, jak tylko ma taką możliwość, chociaż jeden raz czy dwa razy, ale zorganizować takie poszukiwania z ludźmi, poznawać się, wymieniać się po prostu wiedzą, doświadczeniem i różnymi po prostu rzeczami. Naprawdę coś pięknego. Wspaniała ekipa. Wiecie, jeden nawet wymieniał po prostu kto, jak, gdzie. Po prostu wszyscy, którzy przyjechali, są zajebiści. I ci, którzy nie przyjechali, bo po prostu miejsca brakło, to są zajebiści. No i wszyscy widzowie ogólnie, bo są zajebiści. Także pozdro dla was widzowie i zaraz już bez zbędnego przedłużania będziemy się widzieć przy pierwszych chyba fantach, nie? Cała ekipa się rozeszła. Nie, no ja nie będę pić jakby coś, tylko mówię, że super, naprawdę prezenty od różnych osób, różne prezenty, super prezenty i oczywiście oprócz zacnych trunków są też na przykład kubeczki. Bo jest też detektorysta Japa, nie? Czyli odkrywca skarbu z epoki brązu, o którym nawet kiedyś robiłem odcinek z serii ciekawostek. Także mamy kubeczek. Ja dostałem, Martyna dostała kubeczek. Ale też mamy naklejeczki. Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Wilk. Także pozdrawiam chłopaków, cała ekipa tutaj przyjechała. No kurde, no co mogę powiedzieć, nie? Stali widzowie też przyjechali. Najfajniejsze, że nawet jest osoba, jest Dawid, który był jedną z pierwszych 7 albo 8 osób na mojej grupie, kiedy ja jeszcze nie miałem kanału, nie miałem w planach kanału, tylko założyłem wtedy grupę i jeszcze wtedy w ogóle nawet nie myślałem o jakimkolwiek kanale, nawet stronie na Facebooku, nic. Po prostu powstała grupa i to była jedna z pierwszych osób, także naprawdę jest super, nie? Bo to są też ludzie, z którymi ja jestem w kontakcie od lat już, powiedzmy, no 2-3 lata, nie? Także naprawdę, naprawdę elegancko. No, także i prezenty są, i fanty są zakopane dla ludzi na polu i myślę, że to pole też wynagrodzi, nie tak jak to wczorajsze, mam nadzieję. I już nie przedłużam, bo już nie mam się wygadać. Jeszcze się wam włączę, bo muszę to po prostu powiedzieć, muszę to polecić. Zobaczcie, co facet robi, po prostu naprawdę pasja i w tych ludziach te pozytywne emocje to po prostu aż buchają. Mamy tutaj żaróweczki, gdzie są? Tu są żaróweczki. Stary Nikon, nie? Miejsce na żaróweczkę, kabelek jest elegancko tutaj do podłączenia i mamy normalnie tutaj taką lampę, nie? Także wiem, że detektorysta Japa robi takie rzeczy, także naprawdę polecam, bo to jest z mega zajawką robione, z mega fajnym pomysłem, także naprawdę polecam i ja jeszcze raz dziękuję tutaj też na wizji, dziękowałem już na żywo, ale jeszcze raz podziękuję, bo mówię, jestem po prostu zachwycony. Czyli to do niego zawsze tu wróci. Trafiony. Tak. Jeden na polu. Proszę bardzo. Jeden na polu, tyle hektarów. No, fart. W życiu oprócz sprzętu ważne jest fart. Tak. I co, jaki by sprzęt nie był, bo to było do wykopania nawet garetem 150. No, bo wszystko, to było płytko. Wszystko dałem płytko, tak. Nie, żeby było 100%. Także a propos sprzętu. Że jak ktoś trafi, to po prostu wykopię, nie? Tak. Bez względu na wykrywacz i tak dalej. Fart. Także. Ja mam dzień zrobiony, w sumie idę się napić wody. No, tam poszli. A tak poza tym, no to śmieciuszki, ale takie śmieciuszki. Pospolite, kulka troszkę. Jakieś, no, taki. Tu jakiś, nie pospolite. Wiem, co to jest jakiś. No, tam ludzie, no. Tu, że jeszcze kopią. Tutaj ekipa przyjechała z pierwszego pola z pietruszki. Jakiś urobek jest. Czyli najlepsze pole pietruszki zdecydowanie. Taki dziwny jakiś pan. Jakiś guziczek. Jakiś taki z rzeźbą. Duży jakiś guzik, są monetki, boratynki. Inne jakieś rzeczy. Tu nic nie widać. Jakieś plomby.
90. Plątu jest bardzo dużo tutaj. Nie wiem, w sumie kilkanaście chyba wyszło z tego pola. Chyba, że jakieś tak przeróżne elementy. Ogólnie jeszcze powychodziły sapki, nie sapki, o, wykrakałem sapka właśnie. Sapek, grosik. No, akurat więcej. Tak, ten będzie całkiem fajny. No. Takie elementy, słuchajcie, przeróżne, wiadomo. PRL-ki, najwięcej oczywiście boratynek standardowo. Chyba każdy kopnął boratynkę, nie? Ktoś nie kopnął boratynki jeszcze? Są tacy. Są tacy. Także tak to wygląda. Później wam pokażę całość. No i bochnia pojechała, drodzy widzowie. Ekipa się już rozjechała. Materiału może nie było dużo, ale to nie to się liczy. Fotki zrobione, pokopane, spotkane, pogadane. Pewnie się powtarzam, ale to mało istotne. Naprawdę było super. Ja jestem mega, ale to mega zadowolony. Mamy poniedziałek, dzień po zlocie. I jeszcze są nagrody też dla Jaśka. Dla Jaśka są nagrody. Jest nalepka. Jest naszywka i nalepka. I jeszcze coś. No Jasiek, od chłopaków dostajesz tak. Nalepkę jeszcze. Dziękuję. Stowarzyszenie Eksploracyjne Wilk. Dziękuję. Naszywkę od chłopaków z Bochni i nalepkę. Dziękuję bardzo. No i jeszcze coś bardzo ciekawego. Coś, co ci brakuje, ale już będziesz mieć, co chciałeś mieć. Zobacz. Dziękuję. Ping-pong jest dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma za co. Podoba ci się? Tak, bardzo. Będziesz chodził i szukał? Tak. Do czego ci jeszcze brakuje? Wykrywacza.